No właśnie staram się go w tą stronę dać, nie? Dobra. Nie. Sprzęga. Czekaj. Będę stał do was podczas. Nie, głosi do mikrofonu, będzie mnie słychać. To na pewno. Teraz dobrze? Dobra. No więc tak, jako że mówię, no nie do końca mi się udało zgłębić tak do końca zespół, więc nie będę się wygłupiał, że wszystko o nich wiem, to powiem coś troszeczkę innego. Kilka dni temu moja 5-letnia córka zadała mi takie pytanie. Tato, a skąd my wiemy, że to było złe, że jak wąż skusił Adama i Ewę i skusił ich do tego, żeby zjedli jabłko z owoca, znaczy jabłko z drzewa wiedzy o złym i dobrym, tak? To było złe. Skąd my to wiemy? No i to pytanie mnie zabiło tak naprawdę, bo kurczę, jak na nie odpowiedzieć? Czy my tak na co dzień znamy odpowiedź na to pytanie, czy my zastanawiamy się w ogóle nad tym na co dzień. A tak sobie pomyślałem, że to dobry początek, bo to miejsce w ogóle jest takim miejscem, które jakby prezentuje na scenie ludzi, którzy zadają różnorodne pytania, na które czasami nie ma odpowiedzi. A zobaczymy, jakie pytania zada nam zespół na spokojnie. Mam nadzieję, że zrobi burzę w naszych mózgach. Ja sobie będę korzystał ze ściągawki z mojego czarnego zeszyciku, w którym jest wszystko, o wszystkich. O zespole wiem tyle, że tam część zespołu zna się chyba jeszcze od liceum, z tego co wiem, i grywała już ze sobą. Natomiast tak ten skład, który tu widzimy, to jest coś, co pojawiło się na krakowskim OSP na Wydziale Rzeźby. Dobrze mówię? Dobrze mówię. I teraz tak, różnorodne formacje żeście tworzyli, jakieś reggae, jakieś... Pankroka również? Okej, więc pankroka, reggae. Natomiast w tej chwili to będzie coś troszeczkę to innego. To będzie na spokojnie. Ja się śmiałem, że to jest takie... Oni mówią, że to nie jest progres. Ja myślę, że oni nie chcą pójść w kierunku, który słychać. A poza tym jest w tym dużo bluesa, takiego... Mississippi, rocka jak najbardziej. W skład zespołu wchodzi Wojciech Latocha, gitara, wokal. Zbyszek Blajerski, bas. Łukasz Pipczyński, perkusja. I Marcin Tobiasz, gitara. O muzyce ich to już powiedziałem. Jeszcze powiem coś takiego, zanim dam im zagrać. To jest takie miejsce, gdzie chcielibyśmy uniknąć prywaty, tego, że ktoś stoi przy mikrofonie i nie da się przegonić, więc ja teraz tam spadam. Ja będę pilnował tego, stanę się takim aniołem stróżem tego miejsca, a jak trzeba, to aniołem zemsty. Nie pozwolę, żeby ktoś tutaj robił jakieś prywaty, zazdrości, hejty różnorodne. A teraz dajmy po prostu zagrać zespołowi. Dla Państwa na spokojnie. Powiedz, co to tam komar. Oni to złożyli. Dobrze się zaczęło.